imieniu pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej mam zaszczyt przywitać wszystkich na takiej nietypowej uroczystości, wyjątkowej w tym roku, bo promocji dwóch roczników konstantynowskich. Dzisiaj mamy tę okazję, żeby dokonać promocji zarówno rocznika numer 10 i numer 11. Pozwólcie, że przywitam wszystkich bardzo gorąco. Aby ocalić coś od zapomnienia, to zawsze trzeba mieć marzenia i je spełniać aż do końca życia. I rocznik powstał, bo ktoś o tym marzył. Marzyli o tym członkowie stowarzyszenia, uważali, że coś takiego jest potrzebne tutaj w naszym środowisku, żeby to ocalić wszystko od zapomnienia, bo ten czas upływa i dużo rzeczy zapominamy. I 10 lat temu, 11 lat temu, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej pochylili się nad tymi materiałami, które były dla nich dostępne. I wtedy jeszcze z panią Marią Sawczuk, która była prezesem, podjęli się stworzenia pierwszego rocznika konstantynowskiego. A też wspomnę, że takim bodźcem było też pierwsze spotkanie byłych mieszkańców Konstantynowa. Także tutaj też dziękujemy byłym mieszkańcom, którzy w osobie pana Janusza Dziękusza i pana Zbyszka Radwińca są dzisiaj z nami. Pozostałych już z nami nie ma. I może właśnie z tej okazji bardzo bym prosiła o uczczenia i minutę. Malarza, pana Tomka Zalewskiego, który no taki jest może niewidzialny jako artysta, ale te jego niewidzialne dzieła trzeba było w pewnym momencie pokazać. On się już nam pokazał na stulecie odzyskania niepodległości przez te piękne dwa murale, które pojawiły się w centrum Konstantynowa, a dzisiaj jest okazja, żeby jeszcze pooglądać i ocenić jego ten kunszt malarski, jego zdolności malarskie, takie ukryte, nieuzewnętrzniane, ale myślę, że bardzo ciekawe i cieszymy się, że Tomek zechciał dzisiaj tutaj z nami być i pokazać to, co jest jego dziełem. Myślę, że są to prace bardzo ciekawe, gratulujemy i życzymy, żeby nie ustawał, niech kontynuuje i tak jak tutaj mówiliśmy, ten obiekt będzie podlegał modernizacji i remontowi. Ścian jest bardzo dużo. Także Tomek, przed Tobą dużo pracy i oczekujemy na pewno wtedy piękną promocję. Oczywiście. Gratulujemy i dziękujemy. Dziękuję. Mam czas, młody człowiek. Tak jest. W roczniku 10 w aktualnościach znajdziecie Państwo jak zwykle sprawozdania z działalności biblioteki, stowarzyszenia, urzędu gminy i relacje z różnych działań, które te instytucje podejmują oraz pani Katarzyny Chomiuk-Kopaczuk, członkini stowarzyszenia, taką opowieść o genealogii i o tym takie wskazówki, jak szukać swoich przodków, jak nie zapominać o historii własnej rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o materiały do historii regionu, mieliśmy rocznicę historyczną i Jakub Niczyporuk, młody człowiek, który teraz rozpoczął studia, nie mógł dzisiaj być, został po prostu, podjął pracę też, jak to studenci takie różne doświadczenia podejmują. Zapraszamy. Przepraszam. Nie szkodzi. Napisał artykuł historyczny między Polską a Litwą. Pan Zbigniew Jówko pochylił się nad wcześniejszymi latami funkcjonowania i działalności Konstantynowa ze słownika, przygotował nam taki cały materiał. Pan Bogdan Korniluk, wspomnienie pana Kazimierza Pawluczuka z Górki Polinowskiej. Państwo Chryciukowie napisali wspomnienia z pracy w szkole tutaj podstawowej w Konstantynowie.
A pan Ziemkusz, takie nasze swoje wspomnienia o pobytach w okolicach Konstantynowa. Jeżeli chodzi o twórczość literacką, to mamy tutaj, dziękujemy za te nadsyłane materiały, które były przez pana Ziemkusza. Będzie nam brakowało twórczości pana Rekuckiego. Bardzo. I jest przedstawiony też właśnie w tym 10. roczniku są prace pana Tomka Zalewskiego. Natomiast teraz damy czas autorom i będziemy prosić, żeby tutaj troszeczkę nam opowiedzieli. Ja tak w skrócie państwu przedstawię. W roczniku za rok ubiegły w aktualnościach dodatkowo jest jeszcze sprzed pandemii wspomnienia uczestników spotkania w Maruzie dla organizacji pozarządowych i manewry sportowo-obronne w Konstantynowie. A jeszcze wcześniej nie wspomniałam, w tamtym roczniku to jest przedstawienie drużyny zuchowej, która no, wydaje się, że tak już długo działa, a my dopiero napisaliśmy też w czas, tylko że teraz możemy to o tym powiedzieć. Materiały do historii regionu o Konstantynowie, o Zakanalu, o cerkwi unickiej. Dostaliśmy też materiały od wnuka zarządcy Gorzelni, która tu jest po sąsiedzku, oraz wspomnienia pana Bolesława Skrzyńskiego, który zawsze co roku do nas przyjeżdżał, też ze względów na zdrowie i na zdrowie. I bardzo duży materiał wspomnieniowy o Konstantynowie po II wojnie światowej. W bardzo ciekawy sposób przedstawiona, bo według alfabetu różne zawody są przedstawione, a to jest praca pana Zbyszka Kryciuka. Cieszymy się z faktu, że prace nad rocznikiem trwają. Już są rozpoczęte prace nad kolejnym, czyli już na 12. I trzeba przyznać szczerze, że bardzo się nie zmniejsza objętość tych roczników, także jest co tutaj pisać i myślę, że dużo ciekawych osób na terenie naszej miejscowości mieszka i nie tylko. I zachęcamy, kto tylko ma ochotę czymś się pochwalić, coś fajnego wspominać, pisać, to bardzo jesteśmy bardzo otwarci, bo to jest to, co zostawiamy po sobie. Gratulacje za ten ogrom pracy. I powiem tak, że w jakimś tam wymiarze mojej aktywności samorządowej bardzo mi też leżało na sercu, żeby w Konstantynowie takie stowarzyszenie powstało. No a wszystko, co jest napisane, to jest dokument. Tylko jakby gratulując tych 11 numerów, jest taka chyba taki troszeczkę smutna rzeczywistość, że bardzo wiele osób odeszło, ale jak pani prezes powiedziała, tak, jest to bardzo ważne, żeby zanotować. Proszę państwa, każda informacja to jest ślad. Można się nie zgadzać, można to oceniać wyżej, niżej, bo to pióro też jest takie różne. Ale jest proste pytanie. Jak krytykujesz, czy narzekasz? Napisz. Zrób. Jeżeli potrafisz, przyjdź, wykaż się. W jakimś wymiarze też obiecuję, że się poprawię. Ciągle mam pewne przemyślenia i pomysły. No ale teraz ostatnio trochę ze zdrowiem, myślę, że jakby dobrzeje, to do następnego rocznika już to publicznie obiecuję. Na terenie naszego powiatu funkcjonują 4 takie stowarzyszenia, które wydają regularnie roczniki. To jest rocznik miarski, rocznik międzyrzecki, w Słowatyczach i w Konstantynowie. Pracując nad rozbudową swojego drzewa genealogicznego, bardzo dużo czasu spędziłam nad oglądaniem różnych skanów Archiwum Państwowego z Lublina. No i wiadomo, akta, metryki i tak dalej rodzinne, no ale wpadło mi kiedyś, że tak powiem, oko. Taka strona, przepraszam, już sobie odszukam. Strona dotycząca konsystorza chełmskiego.
To były akta stanu cywilnego parafii grecko-katolickiej w Konstantynopolu oczywiście. Chyba to decyzja była. Tak. W każdym razie już mówię, jak się nazywa konkretnie ten zespół. Akta cerkwi unickiej w miejscowości Konstantynów, dekanat Łosicki, powiat bialski, chełmski, konsystorz grecko-katolicki. I ja się tutaj pokusiłam o coś takiego, żeby przedstawić, jak to wyglądało na przestrzeni lat. To były raporty z odbytych wizyt parafii Konstantynów przez dziekana dekanatu Łosickiego. I tak zaczęłam od roku 1822 i skończyłam na latach 40. Oczywiście było tego bardzo dużo. Wybrałam niektóre dokumenty. W każdym razie oczywiście sporo problemów, bo ta ortografia była inna niż współczesna, prawda? Więc Word oczywiście poprawiał mi to notorycznie, każde słowo trzeba było się tutaj bawić. Ale jakże ciekawe informacje tutaj z tego wynikły. Dowiedzieliśmy się na przykład, dowiecie się Państwo oglądając, oczywiście czytając ten artykuł, jakie wsie wchodziły do tej parafii unickiej, ilu było wyznawców tej religii, jakie włości posiadał ksiądz tej parafii unickiej, jaki sprzęt był cerkiewny, bardzo bogaty zresztą. Niektóre oczywiście nazwy tych sprzętów były dla mnie bardzo tajemnicze, szczególnie jeżeli były napisane dosyć niewyraźnym pismem, bo wiadomo, wszystko to było odręcznie, ale jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości, wstawiałam oczywiście znaki zapytania. I to, co dodałam na koniec tutaj jako taki smaczek troszeczkę, to spis metryk z jednego konkretnego rocznika, z 1838 roku. I tam są po prostu wypisane po kolei nazwiska i imiona 90 dzieci, które urodziły się i zostały ochrzczone w tej parafii. Ja wypisałam te nazwiska łącznie też z informacją, z jakiej miejscowości to dziecko było, pod którym numerem. Powiedziałabym tak, co najciekawsze, że to są nazwiska, które w większości wciąż tutaj są. Także to byli przodkowie wielu, pewnie i spośród może tutaj obecnych. Także wiele osób, czytelników rocznika, znajdzie tutaj wśród tych unitów z 38 roku swoich przodków. Chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że to, co powiedział wcześniej jeszcze pan wójt, później pani prezes, że te nasze wspomnienia są bardzo ważne, ze względu na to, że ludzi tych, którzy pamiętają dawne czasy, jest coraz mniej. W stowarzyszeniu wiemy, jak to się szybko właśnie zmienia, jak właśnie ubywa osób, które właśnie mają coś do powiedzenia na temat tych dawnych czasów. Ja oczywiście już jestem powojennym, że tak powiem, także znam sprawy tylko z opowiadań w rodzinie czy od znajomych. Wydawanie rocznika to właściwie, trzeba powiedzieć, faktycznie to jest zasługa tych osób, które tu stąd pochodzą, ale w jakiś sposób znalazły się poza terenem Konstantynopola. I co ciekawe, że nie straciły tej łączności ze swoją miejscowością dawną, do tego wracają, czy ze względów rodzinnych, czy po prostu zwykłych sympatii, takich jak to mówią, lokalnego patriotyzmu. I to, co oni tutaj piszą w tych poszczególnych tych rocznikach, jakże jak to wszystko złożyli, to naprawdę jest wspaniała lektura na temat przeszłości Konstantynopola. To tyle, jeżeli chodzi o samą historię, jeżeli chodzi o rocznik. No, pokusiłem się również o napisanie kilka słów na temat pracy 31 lat z żoną, tutaj przypracowaliśmy. Stąd pochodzimy oboje. I tak się złożyło, żeśmy tutaj razem przyszli do pracy, ja po wojsku, oczywiście żona się przeniosła. Tak się złożyło, bo będąc w wojsku miałem całkiem inne propozycje, mówiąc szczerze, miałem złożone papiery do Szkoły Chorążeń Politycznych, wtedy to się nazywało, wyłącznie przy Akademii, tak, przy Akademii Medycznej to było, a później można było 18 chyba miesięcy na pierwszy stopień
oficerski. Nawet już mi szef sztabu pokazał mieszkanie, gdzie będę mieszkał. A no, ale wyszło tak, że niestety tata zmarł. Szef sztabu mówił, jak uważasz, albo do domu, do rodziny, zająć się rodziną, albo zająć się swoją karierą. Nie pisałem, żebym szczerze, takich drobnych spraw, bo no, człowiek nie pamięta. Gdybym ja wiedział wtedy, że będzie wydawany łącznik, no to bym to nie, bo się roku pisał. A no niestety, nie przewidziałem tego, że kiedyś będę członkiem stowarzyszenia, że kiedyś będę mógł coś tam napisać na temat swojej pracy, dlatego tylko to, co tam w tej głowie zostało, to jeszcze się napisało. I jednej rzeczy tylko nie mogę sobie darować, to mi to napisałem tam, a mianowicie miałem takie zdarzenie. Kiedyś zorganizowaliśmy wyjazd dzieci na taką kolonię zuchową do Bukowiny Tatrzańskiej, dzięki operatywności ówczesnego pana dyrektora Sędrucha i pana kuratora Mińskiego udało, a jeszcze pana Maciejewicza, bo był wtedy komendantem Chorągwi. Właściwie pan Maciejewicz namówił nas na taką kolonię. No, wyjazd do tej Bukowiny Tatrzańskiej w tamtych czasach to był 67 czy 8 rok. To nie była lada gratka, prawda, żeby tam pojechać z dziećmi. Warunek był mieć swój pojazd. No mieliśmy taką szczurkę, autokar tak zwaną, ale wtedy były na kartki, było na kartki paliwo. Trzeba było to paliwo załatwić. Myśmy tutaj opracowali z panem Sędruchem taką trasę jak trzeba. Zjechałem do pana Mińskiego, bo on musiał to zatwierdzić. A on mówi, czy byście zgłupieli? Mówi, przecież wam połowę z tego zabiorą. Piszcie dużo więcej, to wam chociaż zostanie to, co cię teraz napisali. Masz tu mapę, napiłem ja tylko mapę Polski. Mówi, szukaj tam w okolicach Gminy Tatrzańskiej miejscowości, gdzie może się pojechać. No to ja pisałem. Wieliczkę, Kraków, Szczebnice, wcale nie tak blisko. Gdzie się dało? Mówi, i tak ci mówię, połowę to z tego wyrzucą. Trzeba było jechać do Międzyrzeca, żeby to załatwić. Tam była jakaś instytucja, to dzieliła. Pojechałem do Międzyrzeca, zjechałem. Pana kierownika nie ma, żeby gdzieś tam pojechał do miasta, coś tam załatwiać. Musi pan poczekać. No ale siadłem na ławce przed tym. Przyjechał pan kierownik. No i zobaczył to, mówi, o, ale pan tu napisał, mówi, jednego. A ja mówię, jako, a czy pan kierownik, jak miał swoje dzieci, to by... Chciał, żeby dzieci coś zobaczyły, jak się na kolejach z takiego Konstantynowa do Bukowiny Tatrzańskiej. No, no czemu nie, nie wiem. A ja tak pomyślał, wziął tą kartkę moją z tym takim, poszedł do mapy, na szczęście jak się ma mapa i posprawdzał kilometry, które tam było. I mówi, no, rzetelnie, nic pan nie oszukał. To się usiadł, pomyślał, jak się powiedziałem, czy pan się nie obawił na to, że powiedziałem o tych dzieciach. A nie, mówi tam tego. Pomyślał i mówi, napisał do sekretarki przyzielić. Wszystko. Wszystko się wziął. No, nie będę mówił, że to coś mi się przyczyniło, ale pierwsze wydanie, jakie było w Konstantynowie, to było na pierwszym zjeździe. I wydaliśmy wtedy taką małą broszurę, którą w sumie przez tydzień czasu z Krzyńskiego Wolka, mój Konstantynów na górze. No wszystkim to się jakoś podobało, a w szczególności autorowi. No to, a na wróciliśmy z tego dumni Leszek Okoń, Marian Piotrowski i ja, że nam się w przeciągu tygodnia udało to proszę wydać. No, później była dyskusja i przypominam sobie wystąpienie Tadeusza jako starosty. I mówił o tej małej ojczyźnie, że musimy wszyscy pisać, że musimy sobie przypominać, bo nikt za nas tego zrobić inny nie zrobi. No i jakoś wzięliśmy to do serca i proszę Państwa, wydaje mi się, że efektem tego pierwszego zjazdu to są te pomniki, które tutaj się znajdują. No, może nie wszystkie by się nadawały na prace doktorskie czy magisterskie, może jest trochę jakiejś wyobraźni, no ale to są przeżycia młodych ludzi, prawda? Więc z tego nikt nie będzie dochodził do sedna. Czy to było na było naprawdę? Co dalej? No dalej trzeba się obejrzeć o młodszych, bo mam już i pamięć, trochę zawodzi i fizyka też.
Więc mamy tutaj nauczycieli, mamy szkołę, prawda? Byszek, parę słów. Ja to chciałem tylko nawiązać do, opowiadacie Państwo o tych rodzinach i o sagach rodzinnych. Ja w internecie znalazłem taką kuzynkę z Międzyrzeca, która wynalazła, że nasza rodzina, że nasi Ladwińcowie do Białej przyszli z Ołyki w 1690 roku. Ale niestety, no, to jeden jeden przodek był, który no, był u Radziwiłłów na zamku, tam w jakimś był w służbie tej takiej chyba przy koniach, ale ożenił się z miejscową panią, z którą miał wiele dzieci i dwóch miał synów, Ignacego i Antoniego. I jakby te dwie gałęzie Radwińców, no nie, córki też miał, ale niestety no nie wiadomo. Także faktycznie trzeba by było gdzieś no, szukać metryk, ale to chyba no, księgi parafialne to za mało, to chyba trzeba w tym Lublinie w archiwum akt dawnych, bo tuż na pewno dawne, te 1690 chyba drugi rok jakby. No, jedyny ślad był, że byli chrzczeni w kościele świętej Janny, no, który wtedy był, który no, naprzeciwko naszej szkoły był. Także, no. To co upalało, no co ucalało po wojnie? No, na, tam, ja też tam chyba, no, ja nie wiem, no, a tak w Kraszewskim, w tym naszym liceum Kraszewskiego, które ja kończyłem i Dorotka tutaj, no to ocalało bardzo. Dlatego tak jakby w nawiązaniu do tych historii rodzin. Zresztą ja w jednej z publikacji tutaj w roczniku przedstawiłem taką tą historię rodziny z naszej tu i Marzenki. Ale no wtedy tego jeszcze śladu nie miałem jakby tego 1692 rok. No i to, a Ołyka no to był klucz tych Radziwiłłów. No i oni by, no i Radziwiłowie ci Ołycy, Biarscy byli rzymskokatolicy. Po pierwsze chciałbym podziękować za zaproszenie, tak pomyślałem, żeby się wybrać i nie wiedziałem kiedy będzie. Podziękować panu Cienkuszowi za piękną rozmowę telefoniczną, wtedy zadzwonił. I wtedy dowiedziałem się, że jest to stowarzyszenie, że stowarzyszenie złożyło parafii jakiś tam prezent, nie wiem jaki.